Cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Demo i zapraszam na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w The Last of Us. Znajdujemy się w... właśnie, w tym budynku chyba, który za chwilę runie. I staramy się stąd tak naprawdę wydostać teraz już powoli. Ostatnio odblokowałem sobie przejście, znaczy pokój, który był zupełnie nieobowiązkowy do sprawdzenia. Poświęciłem nóż na to, jak pamiętacie, ale bardzo mi się to opłaciło. Okej, okay, no dobra. Co wy tam się tak patrzycie? Coś tutaj jest? Mamy jakoś zejść tam, czy co? Nie no, to jest chyba śmierć pewna, to ja nie wiem, o co wam chodzi. Chodźmy tędy może. O Boże. Pamiętamy ostatnie notatki jednego z tych żołnierzy, że znajduje się tutaj... Sporo kontaktów. Sporo klikaczy. Sprawdź, czy jest przejście. Dobra. A spotkaliśmy tutaj tylko jednego do tej pory. Dobra, twoja kolej. Co to jest? No chodź. Już. Myślałem, że ja coś muszę zrobić. Okej. No, wskakuj, Joel. Chodź. Okej. Klikacz? Cholera, szybko. Masakra. Czy one się podziały? Sobie tam poszedł. To by było na tyle. No, chyba nie. Nic nie jest? Poza tym, że mam pełno w gaciach? Nie, w porządku. W drogę. To chyba nie byłoby na tyle, wiesz? Za moment. O Jezu. To mi się nie podoba. No, pchnij to. Co z granatą? A, wyciągnąć to musimy. Myślałem, że to zrzucimy po prostu na dół. Bardzo panie proszę. Dobra, drogę. No ale w sumie niepotrzebnie hałas byśmy narobili, tylko nie, jak to spadło. To jakieś szaleństwo. Tylko nie patrz tu. Co? Chyba żartujesz. Niech ona zejdzie. Lepiej, żeby tam dwie osoby w tym nie były. Dobra. Oj! Chodź, Eli. Zejdź z tego. Nie, też tak wąsko nie jest. Bez przesady. Światło to była porażka jakaś. Przytrzymaj, aby wyposażyć. Nie, ja wolę zostać przy mojej broni. Pójdę to sprawdzić. Zostań z dziewczyną. Mam 15 pocisków.
przerażający dźwięk naprawdę wydają. Są na dole. A ja oczywiście na dół muszę iść, żeby to sprawdzić. Możemy rurę podnieść. Nie ma sensu chyba, żeby rzucać tym. Czy da radę go udusić w ogóle? Okej, okay, to jest dobra wiadomość. Nie spodziewałem się, że dam radę, ale... Chyba, że się zaraz jeszcze bardziej przemieni, bo on w sumie nie był taki do końca zmieniony. Dobra, tego gościa. Spróbujemy na razie... Czekajcie, czekajcie, co on kombinuje. Oj, 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 tam już jest jeden bardziej przemieniony. Zrobimy tak. I się wycofamy delikatnie. Nie, nie, nie. To jest flikacz już. O Jezu, on mnie chyba zauważył. Nie! O kurde! Zainfekowani biegacze mają sprawny wzrok. Podchodź do nich ostrożnie. Okej, okay, sądziłem, że będzie jakaś opcja jeszcze, żeby się uwolnić od niego. A widzę, że to jest naprawdę bardzo już bardzo niebezpieczny przeciwnik. Czy jak nas zauważy, to już jest po nas. Okej, okay, warto mieć to na uwadze. Zdecydowanie. Jo pierdziele. Cóż tak nagle zorientował? To już jest po mnie. A! Skąd oni tutaj? Jezus Maria. Nie dostaniecie mnie żywcem. Joel, wskakuj. No, jestem w dupie. Dobra, jestem w dupie. O Boże. Wiem, że mogę sprintu użyć. Używam go cały czas. Dobra, zabij mnie. A, to będzie szybsze. Znaczy lepsze. Wiem już, że tam jest ich od cholery. Naprawdę od cholery jest ich tutaj. Ale się przestraszyłem tego za pierwszym razem. Tego pierwszego kolesia. Dobra, tam na razie nie idziemy. Zabijemy najpierw tego sobie gościa. Później może tam się tam wycofamy, no. Gin. Dobra. Okej, okay, przyda nam się teraz butelka. Tylko ostrożnie, Joel. Tu też jest przejście. Ja nie wiem, czy ja dobrze robię, że tutaj próbuję wyjść. Ja pierdzielę. Dobra. Niedobrze robię, trzeba przejść jednak inaczej. Okej, okay, przydajmy punkt kontrolny. Przepraszam, że to tak muszę powtarzać, ale jak widzicie, jestem beznadziejny. Uduśmy go szybko. Tam trzeba się tak przekraść i to sobie otworzy to przejście tylko. Wiem już, dokąd trzeba iść. Nie wiem na razie, jak tam iść. Nie wiem, jak tam się przedostać, ale poradzimy sobie. Nie z takimi rzeczami już sobie radziliśmy, nie? Kurde, ale nie, ten klikasz to mi nie pozwoli tutaj przejść, za cholerę. Wątpię w to, serio, że tam przejdę. Klikacz, czy tam biegacz? Się zaraz cała chmara zleci. Tak, i teraz wracaj się. Dobrze. Tylko nie, żeby mnie nie usłyszał, nie?
Jezus Maria, jestem w dupie. O Boże. Nie! Ej, trudne to jest, naprawdę. A pierdziele! Dobra, to się jest po nas. O Jezu! Ale to jest straszne, nie? Dobra. Potrzebuję ostrza, aby zabić klikacza z ukrycia. To jest dobra podpowiedź. No dobra, słuchajcie, spróbujmy się raz jeszcze tutaj z nimi rozprawić. Znaczy, spróbujmy raz jeszcze się rozprawić z nimi, bo ani razu tak naprawdę mi się ta sztuka nie udała. Czy on mnie zauważył już? Proszę, nie zauważył mnie. Nie ma takiej opcji nawet, słuchajcie. To tak, bierzemy go, dusimy od razu. I myślę nad kolejnym krokiem. To jest największy problem. Dobra, może zrobimy tak, że... Zobaczymy sobie... Tu jest ich dwóch, tam jest ten jeden typ, który sobie tak tam patroluje bardzo chętnie. Jezus Maria, czemu on do mnie idzie? Nie idziesz tutaj, prawda? Nie, nie idziesz tutaj. A jakbym rzucił... buteleczkę... Ja się boję, że... O Jezu, tam jest już trzech. Nie, no to mi wszyscy tutaj przylezą. Czekajcie, a jakbym zrobił coś takiego... Że... Tak? Nikt się tym serio nie zainteresuje. O Boże, jak słabo. Jak słabo, tam jeszcze góry są, naprawdę? Myślałem, że... A nie, to są tylko... To są od nas, okej? Okay? Pomyliłem ich tutaj z zarażonymi. Pomyliłem Elites. No na tego... Tego klikacza chyba, to ja tak myślę, że sobie wykorzystam normalnie już pistolet, bo w zwarciu, jak widzieliście, się z nimi raczej nie da walczyć. Za bardzo. Nie, proszę mi tam rzucić tym. Proszę przejść tutaj. Tak, dobrze, idzie, jeden. Cudowny, tylko... No, to nie, tak miało wyglądać. Kurde, no. To nie tak miało wyglądać. Ajajaj, dobra. I się znowu cofnęli. I... Oho, oho, tak. Zauważ mnie, no. Kurde, może z drugiej strony spróbuję. Tylko teraz nawet nie mam jak ich zaatakować. W sumie nie mam czym do nich rzucić. Tam jest ich czterech. I klikacz, albo klikacz i trzech. Innych opcji nie widzę, nie? Kurde, jakie to jest trudne. Jak tutaj trzeba do tego podejść? Dobra, przyda mi się cegła, z pewnością. Co to było? Przyda mi się cegła. Ale to jest dobre, że to jest takie trudne. To trzeba będzie sobie trochę pokombinować i... Jest! Teraz nie mogę tego spartolić, nie? Jest! Nie! Jakim cudem oni to usłyszeli? Dobra, robimy to głośno. O Boże, klikacz. Zostaw mnie! Spieprzamy. Teraz by się tutaj przydał pistolet. O Jezu, nie. Nie! Klikacz, zostaw mnie. Jezu! Zostawcie mnie! Raz oberwał w pysk. Chyba jeszcze jeden strzał i będzie po nim. Dobra, wejdźmy na górę. To może ich na chwilę spowolni. Marnujamo.
No dobra, co mi po amunicji, jak ja nie przejdę tego. O Boże! Nie! Nie! Naprawdę! W takim momencie! Zainfekowani biegacze nie reagują na światło latarki. Co? Wszystko od nowa. Dobra, ale to brzmi jak pomysł. To brzmi już jak pomysł. Wiem, jak to można ogarnąć. Dobrze. Nic z ciebie nie ma, nie? Nic, absolutnie. O. Jak się zastanawiam, bo ja w sumie i tak tutaj muszę zrobić. Znaczy, i tak zadymę tutaj się zrobi, więc może wyeliminuję go od razu. To lepiej będzie, lepiej to się sprawdzi. Co wy na to? Oj. Oj. No to oczywiście nie mogło mi wyjść, bo by było zbyt fajnie. Puszczaj. Pięknie, jeden z głowy. Spadamy, spadamy, spadamy. Wiem, że to był jakiś rewolwer, jakieś ammo było, ale nie będę teraz się w to bawić, w zamienianie tego wszystkiego. Nie, słuchajcie, to trzeba tego klikacza zabić, bo on nie ma, no powiedzmy, na jednego hita, tak jakby. Jezu, jak mi tutaj wyjdzie, to już jest po mnie. O Boże, tu jest. Na górę. Nie, no już jest po mnie. Już jest po mnie, bo on tu jest. Pistolet. Gin. Jezu. Dobra. Przeładuj. Joel. Gdzie jest ten klikacz? Czemu mnie teraz zgubił? Serio? Jezus Mary, to się uspokoiło. Nie, nie uspokoiło się. Jezu, zabiłem go. Tak! Mam cztery pociski, spieprzyłem to. Dobra, chodźcie na dół. Jak pięknie. Dobra. Udało się. Jestem pod wrażeniem, Joel. No, dzięki, dzięki. Wynośmy się. Miejsca na broń. Możesz przenosić więcej sztuk broni. O, niż masz kabur. Dodatkową broń przechowujesz w ekwipunku. Możesz ją użyć w dowolnej chwili. Wybierz broń, którą chcesz zmienić. Przytrzymaj X, aby otworzyć ekwipunek. Wybierz broń, której chcesz następnie użyć. Stąd. Nowa broń to rewolwer. Przytrzymaj, aby zmienić. Czyli w ten sposób. Okej, mamy teraz rewolwer. Ja chyba mam wrażenie, albo tam były ostatnie 4 strzały. A nie, tam jeszcze u góry było chyba 5 nawet. Czy coś takiego. No, co jest, Joel, z tą... Czeka, to jest butelka. A, to w sumie nie potrzebujemy. Także cóż, mamy to w końcu z głowy, ale poszło z dużym oporem. Naprawdę poszło to słabo. Ale się udało. Jeszcze tak, że mamy jakieś apteczki. Znaczy apteczki. Składniki do apteczek w sumie, a propos nie to. Jeśli chodzi o składniki, to może byśmy sobie coś tutaj stworzyli nawet. Ostrza mogłyby się przydać. Dobra. Może jeszcze jeden nawet. Czemu nie? Przy czym działają i do walki, i jako wytrychy, więc to są naprawdę bardzo przydatne rzeczy. A tutaj nic nie widzę. Gdzieś tam była amunicja, to chyba było u góry. Chyba trzeba będzie wskoczyć. Oho, znowu coś do podleczenia. Przytrzymaj trójkąt, aby zmienić. Aha, w sensie tą pałkę. Nie, 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 nie będziemy tego zmienić chyba. Dobra, tu zaraz sobie to przejść ogarniemy. Ale najpierw właśnie amunicja. Jeden strzał, serio? Ja myślałem, że tu 5 było. Co jest grane? To tak słabo. 3 strzały. Ale przełączymy się tutaj na pistolet, ponieważ ma on 4 strzały. Ale choć rewolwer w sumie mam większą moc na pewno, ale
Dobra, zdaniemy już na razie przy pistolecie, bo no kurczę, to jednak 4 strzały. Wiem, jak już z niego się strzela, wiem, jaki tam ma mniej więcej, jaką ma celność mniej więcej, powiedzmy sobie. Co dźwięki. Dobra. No. I jak ja to puszczę, to odleci. I już to dobra, teraz idź. A nie. Dobra, czekaj. Czekam. Szybciej. O, świetnie. No tak, czyli tego samemu byśmy... Samodzielnie byśmy tego w życiu nie zrobili. Widzisz? Nic mi nie jest. Dziwne, nie? Okej, tu jest pełne. To ja może... Nie, na apteczki nie będę używał, bo... Mamy 100% zdrowia. Trochę nam jeszcze brakuje do ewentualnego wytworzenia. Tam tylko 15 tych suplementów, więc na razie tak nic nie będziemy sobie tutaj levelować. Wow. Idziemy na dół. Nie ma co zwlekać. Jest przejście. No, bo taki skok to by nas pozbawił sporej ilości zdrowia, albo nawet i uśmiercił. Tam nic nie ma, lecimy dalej. A coś tu jeszcze słyszę. Chodźcie, tutaj coś jeszcze jest. Cholera wie w sumie, czy jakieś ptaki? Co te dźwięki wydają? Tak, to są ptaki, dobra. Teraz są wyraźne. Powinniśmy zrobić tę małą przerwę. Robimy małą przerwę? To ty wciąż powtarzasz, żeby nie zwracać na siebie uwagi. A ty zawsze mnie ignorujesz. No, nie tym razem. Uwierzę, jak zobaczę. Ten tutaj to już trochę leżał. Nie ma nic przy sobie? Nope. A, czyli ten... Chyba. Nie, ten... To nic nie da w sumie. Dobra, cofnijmy się. Tutaj jesteście. To znaczy, że tutaj musimy coś zrobić. Tu nic nie widzę. Co ty robisz? Może faktycznie coś tutaj jest do zrobienia? Tylko one tu nie chcą przyjść. Chyba, że musiałem wejść na górę, żeby one zajarzyły, że ja tutaj chcę iść. No. Okej. Okay. Nie mam pytań. Dobra, nic teraz? Teraz tędy. Coś czuję, że ten budynek naprawdę zaraz runie. I to solidnie. Nic nie ma. Choć w sumie jak już taki czas, znaczy nie wiadomo kiedy było to bombardowanie, ale to na pewno jakiś czas temu. Tędy. Okej, sobie stało tam jakiś czas, to tak chyba nagle sam z siebie nie poleci, jak wiatru jakiegoś mocnego nie ma, czy coś. Okej, to jest butelka, tam damy sobie z tym spokój, o, coś tu jest do podniesienia. Jej, suplementy znowu. Popatrz na rękaw. To świetlik. Tak. Nie mają łatwego życia ani w mieście, ani poza nim. Oby ktoś na nas czekał w umówionym miejscu. Będzie dobrze. Mołotow. Używaj mołotowów, aby zabijać wielu wrogów naraz. Płonący przeciwnik może podpalić innych. Rzucaj mołotowami po łuku za pomocą L2, aby trafić przeciwników chowających się za osłoną. Rozważnie zarządzaj zasobami. Mołotowy wymagają tych samych składników, co apteczki. Oj, no to tutaj coś za coś, nie? Albo sobie robimy apteczkę, albo lecimy już coś ofensywnego bardzo takiego, czym będziemy w stanie... Dobra, ale proszę, schowaj mi to. Czym będziemy kogoś w stanie naprawdę ładnie... zabić właściwie. Na taką grupę tych zarażonych by to się przydało, jak tutaj właśnie teraz mieliśmy. To też kolejny świetlik, sprawdźmy sobie. Oj, nie to. Sprawdźmy sobie mapę świetlików.
przeczytajmy. Spotkanie z drugim zespołem świetlików przy ratuszu. Dziewczyna, 160 cm, 14 lat, rude włosy. No, to tak już chyba wiemy, o kim tutaj mówią. Kogo mają na myśli? Myślę, że wiemy. Dobra. Przyszli ze strefy kwarantanny. Widzisz? To szukali nie Eli. Czemu ja tego nie podniosłem ostatnio? Serio tego nie zauważyłem? Nie wiem w sumie sam, czy wolę te butelki, czy cegły. Okej. No to chyba tędy trzeba będzie wyjść, co? Czy nie? Nie przyciśniemy się tędy, nie ma opcji. Znaczy, normalnie tam by się położył i by chyba tam wyszedł, choć nie wiem, co tam dalej jest. Jezu, nie rzucaj tym. Dobra. Nie. Aha, muszę poruszać padem na boki, żeby latarka mi zaczęła ponownie działać. Okej, czyli o to w tym chodzi, rozumiem. No to tędy musimy pójść, no nie ma innej drogi. O Boże, nie. Tam widzisz ich. Cholera.